Siemanko moi drodzy, dzisiaj bohaterem jest stara Bipa. Wagon trochę zdezelowany, w dwóch częściach, brak trzpieni, na wózkach, ale z sentymentu trzeba go doprowadzić do stanu używalności. Pierwsze co, zabezpieczam dach, żeby mi się nie porysował. Zastanawiałem się, dlaczego ten wagon krzywo stoi. No teraz już wiem. Pęknięty plastik, więc trzeba to będzie skleić. Na internecie podejrzałem, jak zrobić taką renowację, więc spróbuję zrobić sprawdzonym sposobem. Odkręcam śrubki. Zdejmuję obudowę. Odkładam wnętrze. Odcinam plastiki, które trzymają tą blaszkę. Delikatnie podważam i pyk, zeszło. No i proszę, zobaczcie, jak wyglądają plastiki po 30 latach. Nie ma się co dziwić, że krzywo i nie w poziomie ona stała. Tu jeszcze takie niewygodne pęknięcie. Dobra, klej cyjanoakrylowy na nakrętkę. Wykałaczką nakładam klej na pęknięcie. Ustawiam i przytrzymuję, żeby chwyciło. Po wyschnięciu śrubokrętem na tym pęknięciu zdrapuję trochę plastiku. I nakładam klej. Przyklejam kawałki papieru toaletowego dla wzmocnienia tej struktury. Teraz suszarka żony idzie w ruch i nagrzewam plastik. Oczywiście wszystko z głową, ostrożnie z ogniem, żeby czasem nie rozpuścić. No i teraz prostowanko. Wiadomo, że czynność trzeba kilka razy powtórzyć. No i proszę, udało się. Znowu zdrapuję plastik na tej części prostej, jak i części narożnej, żeby je wzmocnić. Z drugiej strony to samo. Zalewam wszystko klejem. Jeszcze druga strona. I zostawiam do wyschnięcia. Teraz druga strona. Zdejmuję zalweczki z trzpieni.
i robię to samo, co z tamtą stroną. Papierem ściernym czyszczę te blaszki, bo będę chciał je potem przykleić. Tam schnie, a ja sobie szykuję farbę w kolorze czerwonym. Farba oczywiście akrylowa. Kanapy maluję na czerwono, bo takie właśnie pamiętam z dzieciństwa. Trzeba mieć trochę cierpliwości. I pomalowane. Jak dla mnie wygląda kozacko. Nakładam niewielkie ilości kleju w miejsca, gdzie będzie ciężarek. I przyklejam. To czas na montaż wózków. Na giełdzie kupiłem trzpienie do środkowego wózka i oczywiście gość mi wcisnął za długie. Więc nauczka na drugi raz, trzeba brać na wzór. Składam środek. Wszystko trzeba powoli, żeby czegoś nie połamać. Teraz obudowa. Jeszcze wklejam bok, do którego potem przyjdzie harmonika. Zakładam harmonijkę. Nakładam budę. Skręcam. Jedna śruba się obrobiła, więc otwór wysmarowałem wykałaczką zamoczoną w kleju cyjanoakrylowym. Po wyschnięciu wkręciłem śrubkę i trzyma się świetnie. Zdjąłem taśmę. I voilà, idziemy na makietę. Oczywiście koła też wyczyściłem. 12 seconds later. Jednak jak siedzenia pomalowane, to już jest fajny klimacik. Zobaczcie, trzpienie były za długie i jednak trochę na środku siedzi. Będę musiał jeszcze raz kupić, tym razem wezmę jeden na wzór. Poza tym, jak na swoje lata, wygląda spoko. To jeszcze parę ujęć z jazdy. No tak, zapomniałem przestawić zwrotnicę, więc jeszcze raz. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne filmy i do subskrypcji kanału. Tym bardziej, że do tysiaka zostało już tylko niecała 80, więc klikamy. A już za tydzień myślę, że będzie fajna niespodzianka. Miłego dzionka i do następnego.